raz pierwszy witam w studio Prawy TV panią poseł Marzenę Wróbel. Cieszę się z obecności, witam serdecznie. Witam księdza, witam państwa. Pani poseł, chciałbym zapytać między innymi o ostatnią propozycję Fundacji PRO, o inicjatywę obywatelską o ochronie życia od poczęcia od naturalnej śmierci, o bezwzględnej ochronie życia. Chcę powiedzieć, że w 1956 roku ustawa pozwalała na zabijanie dzieci ze wskazań społecznych, kryminalnych, lekarskich i najwięcej zabijano ze wskazań społecznych. Wiemy, że była w 1993 roku też nie najlepsza ustawa o ochronie płodu ludzkiego, później chyba w 1996. Proszę powiedzieć, jaka była atmosfera, kiedy pani Godek prezentowała tenże projekt ustawy obywatelskiej? No, wczoraj w Sejmie na sali sejmowej doszło do skandalu. Obrady prowadził pan marszałek Wenderlich, który starał się, który cenzurował, dosłownie cenzurował wypowiedzi pani Kai Godek. Tutaj kością niezgody stała się de facto definicja aborcji. Pani Kaja Godek użyła sformułowania, że jest to zabijanie dzieci nienarodzonych i o to słowo zabijanie poszła cała awantura. To słowo zabijanie było nie do przyjęcia dla pana Wenderlicha i jego kolegów. Ale jak to? To on uznaje, że to nie jest istota ludzka? Że, no bo skoro jest istota ludzka, to jest zabijanie. Bo skoro różne dziedziny wiedzy, takie jak genetyka, psychologia prenatalna i tak dalej, embriologia, mówią o tym, że to istota ludzka, no to ci ludzie są niedokształceni. Dlatego ja dzisiaj powiedziałam, że tak naprawdę ten spór nie był żadnym sporem językowym. To był spór aksjologiczny. To jest spór o to, kim jest człowiek nienarodzony. Czy jest to zbiór komórek, bo wczoraj ze strony lewicowych posłów padały tego typu sformułowania, że jest to zlepek komórek, płód, a ja mówiłam, że to jest człowiek, że człowiek, że życie człowieka rozpoczyna się od chwili poczęcia i trwa do naturalnej śmierci. To jest nauka Kościoła, to jest nauka Jana Pawła II, który w Evangelium Vitae wręcz powiedział, że życie zaczyna się od chwili poczęcia, nie od chwili zagnieżdżenia zarodka w macicy, tak, tylko tak, od chwili poczęcia. To też jest bardzo istotne. I że człowiek nie jest już własnością ani matki, ani ojca, ani tym bardziej państwa. Pani poseł, jeśli można coś dodać, bo za czasów komuny, kiedyś w 1956 roku obowiązywała ta ustawa, równocześnie był artykuł 75 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który mówił, można uznać nawet dziecko poczęte za osobę prawną. No i to jest stary zapis z prawa rzymskiego, ale tak, okazuje się, że na poczet tej ustawy, no spod tej ochrony de facto wyjęta została część dzieci. Jak państwo wiecie, w tej chwili w obowiązującym w Polsce prawie możliwe jest dokonanie aborcji tak, po prostu, na dziecku chorym. Wtedy, kiedy poczęcie jest spowodowane czynem przestępczym, a więc wtedy, kiedy... Czyli ze wskazań kryminalnych. Tak, też, wtedy, tak? Kiedy to jest gwałt, to dziecko tak, może być całkowicie zdrowe, ale z tych względów jest to dozwolone. No i wtedy, kiedy zagraża życiu matki. W praktyce, bo my co roku śledzimy, jakie są losy tej ustawy i ile osób zostało poddanych aborcji, w praktyce, i to wskazują na to statystyki z wielu lat, mamy aborcje spowodowane jedną przyczyną, a mianowicie ze względu na to, że dziecko jest chore, czyli są to względy eugeniczne. Eugenika była hańbą XX wieku. No, sprawy okupacji, tak, to przecież. A teraz będzie także hańbą XXI wieku.
W większości to są dzieci, które no, cierpią na chorobę Downa, ale przecież to nie jest choroba śmiertelna. Z tą chorobą można żyć, można funkcjonować. Te dzieci są wspaniałymi ludźmi, są cudowne, są darem dla rodzin, ale w świetle polskiego prawa no niestety to jest ta grupa osób, które najczęściej zostają poddane aborcji. Pani Kaja Godek mówiła, jak to wygląda, w jaki sposób traktowane są matki. Matce nie wyjaśnia się do końca precyzyjnie, jak będzie to wszystko wyglądało. Matki są często zagubione, są przerażone, decydują się na ten krok, no, który jest krokiem nieodwołalnym. Wczoraj powiedziałam z mównicy sejmowej, że do lewicowców, którzy uważają, że aborcja jest prawem kobiety. Ja mówię, to nie jest żadne prawo. Aborcja zawsze okalecza kobietę. I fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Kobiety same nie są w stanie sobie poradzić z własnym sumieniem. To jest tak zwany ten syndrom postaborcyjny. Tak, z własną psychiką. Nie są w stanie pogodzić się same z sobą. Ja rozmawiałam z osobami, które no, kiedyś coś takiego zrobiły i one nadal są w traumie. One nadal to przeżywają. Więc aborcja okalecza kobietę i to w sposób wieloaspektowy. My chcemy mieć dzieci, my kochamy nasze dzieci. Tymczasem no, często te kobiety są zagubione w szpitalach. Często są stawiane przed murem, musisz decydować, rób to natychmiast. No i wybierają źle. Jak śledziłem tę wypowiedź, to sprawozdanie pani Godek, to tam nawet mówiła o tych pewnych niezgodnościach w tym, co rząd podaje, obecny PO-PSL, tak. a analizy z NFZ-u, że coś tam przekłamane jest. Tak, i to nie ze wszystkich oddziałów NFZ-u, bo nie wszystkie oddziały NFZ-u, jak rozumiem, odpowiedziały na pytanie fundacji, ale okazuje się, że tutaj różnica w liczbach jest olbrzymia, bo w corocznych sprawozdaniach, które otrzymuje Sejm, na liczba tych dzieci, które zostały wyciągnięte z łona matki, to jest około 700-750 osób. Natomiast z tych danych, które otrzymała Fundacja PRO, no wynika, i to przypomnę, że to nie są dane ze wszystkich NFZ-ów, wynika, że to jest ponad 2,5 tysiąca ludzi rok w rok. Więc to jest pytanie, które trzeba będzie zadać rządowi. Skąd taka różnica w statystykach? Jak oni na podstawie jakiej metodologii oni podają takie, a nie inne liczby? I często mówią o tym, że tam, gdzie jest prawo, które pozwala na zabijanie, to mniej dzieci umiera. Okazuje się, że odwrotnie jest, że tam, gdzie jest zakaz zabijania, to właśnie tam mniej dzieci umiera. Tak, tak, o tym mówiła pani Kaja Godek. No, no ale mamy do czynienia z lewicową propagandą. Musimy się, proszę państwa, na nią odpornić. Niezwykle dramatyczne były opisy dokonywanych aborcji. A no właśnie, proszę. Dramatyczne. Ja byłam w szoku. Natomiast no, część lewicowych posłów albo nie słuchała tego, albo rozmawiali zupełnie o czym innym akurat w tym fragmencie dyskusji. Ale pani Kaja Godek mówiła o tym, że często z łona matki wyciągane są dzieci, które już mogą samodzielnie żyć. Są w piątym, w szóstym miesiącu. I te dzieci po prostu wyjmuje się z łona matki i zostawia.
Czyli wskazuje się na śmierć. Tak. I dwa opisy tego typu sytuacji były podane na forum. Czyli to jest skandaliczne. Tutaj niby mówią o miłosierdziu tym względem matki, względem rodziny, że dziecko chore pozbawia się życia, to ładnie będą eufemistycznie jakoś nazywać. Z drugiej strony, kiedy tak jak pani Kaja opisywała w jednym przypadku, jak to dziecko krzyczało na cały szpital i zabroniono ratować, no to jest dopiero nazizm. Co my tu będziemy mówić? Proszę księdza, to jest bardzo dobre pytanie na interpelację, bo rodzi się w sposób naturalny pytanie, jak to dziecko w momencie, kiedy zostało wyjęte z łona matki, jak było chronione przez prawo? Przecież my w Konstytucji mamy zapis dotyczący ochrony życia od poczęcia, więc trzeba zapytać, jak państwo polskie chroniło to dziecko, które oddychało, które funkcjonowało w świecie. Przecież to było żywe dziecko. Jak prawo je chroniło? No właśnie, nawet do tego stopnia są wypowiedzi koalicji rządzącej, między innymi pani premier ostatnio mówiła o tym, a tutaj z jednej strony chroni się życie dzieci poczętych, a z drugiej strony pozwala się na to, czy nie chce się chronić tych, którzy doznają cierpienia, jeśli chodzi o uchodźców, to co mamy miejsce w ostatnich tych wydarzeniach, ale jakie to jest wspólny mianownik. Przecież ci ludzie już tutaj są. Któryś z posłów powiedział, czy Polska wysłała okręty, żeby ich z morza ratować? Przecież to jest, tutaj islam może zalać Polskę i to nic nie ma wspólnego jedno z drugim. No, proszę księdza, ja też nie widzę tutaj wspólnego mianownika. Myślę, że pani premier Kopacz poszła za daleko, ale chyba nawet nie zauważyła, że poszła za daleko, że te dwie sytuacje kompletnie do siebie nie przystają. I no, nie godzi się formułować tego typu argumenty w Ale debacie pani publicznej. Pani poseł, przepraszam bardzo, skoro pani premier Kopacz jako minister zdrowia przyczyniła się do zabicia dziecka z Lublina, pamiętamy takiej małej, młodej dziewczyny Agaty, z Warszawy wywiozła, na jej polecenie wywieziono ją gdzieś chyba do Gdańska i zabito dziecko. Prawdopodobnie ono by żyło, skrzywdzono również tę młodą, nieletnią dziewczynę. No to przepraszam, to jak będzie tutaj bronić ustawy o ochronie życia poczętego? W mojej ocenie te dwa obszary nijak się mają do siebie. I my możemy dyskutować na temat uchodźców, ale nie wolno formułować, nie wolno tym grać, nie wolno grać uczuciami. Tak. No, powiedziałabym kwestiami, które są imponderabiliami. Tak. Nie wolno tym grać w takiej debacie politycznej. Okazuje się, że nawet Światowa Organizacja Zdrowia uznaje, że nie ma związku między zabiciem dziecka a ochroną matki. Czyli i każdy lekarz powinien chronić życie matki i dziecka, bo niektórzy to uzależniają, mówią, że warunkiem powiedzmy w niektórych przypadkach ocalenia matki to jest zabicie dziecka. Nie, bo my nie wiemy, czy ta matka przeżyje, czy umrze. No tutaj ten argument był wyciągany przeciwko Fundacji PRO, że za wszelką cenę będzie chroniane zdrowie dziecka i życie dziecka, a nie zdrowie i życie matki. Ale zapisy tej ustawy temu przeczą. A no właśnie. Można było jeszcze wyraźniej postawić kropkę nad i. Natomiast w tej ustawie jest zapis, to jest jeden z zapisów końcowych, gdzie jest mowa o karach więzienia dla osób, które dopuszczają się aborcji. Nie chodzi tu o matki, tylko o tych, którzy wykonują.
że lekarz, który no, straci dziecko, ratując życie matki, nie popełnia żadnego przestępstwa. Wręcz przeciwnie, w ustawie tej zapisane jest to, że bezwzględna ochrona życia i zdrowia matki jej się należy, więc... Czyli to prawo więc ja, nie wiem, tak, to prawo ma chronić matkę, ale jednocześnie ma dziecko. Chronić dziecko. Więc ja nie wiem, skąd te środowiska lewicowe w ogóle wyciągnęły te argumenty. Oni czytają w sposób intencjonalny to, co chcą przeczytać i interpretują po swojemu. I a często, to się nijak ma pani do poseł, zapisów. Oni łączą to sumieniem z Kościołem. To nie jest kwestia sumienia, tylko sprawa naturalnego to wynika. Jeżeli nauka przyjmuje, że jest to istota ludzka, od chwili, kiedy łączą się dwie komórki ludzkie, to wtedy przerwanie życia to jest, łączy się z zabójstwem. I koniec, kropka. Kościół jest dodatkowo chroni. Natomiast każdy przyzwoity człowiek, humanista, powinien stać na straży obrony życia i koniec. Proszę powiedzieć, czy... A jeszcze mogę, tak. Jeśli mogę dodać. Na tym oparte jest prawo europejskie. Prawo europejskie oparte jest na prawie naturalnym. Nie ma nic bardziej naturalnego, tak. Jak prawo do życia. Tak, prawo tak. Stanowione powinno się dopasować do prawa, prawa naturalnego. Prawda. Każdy z nas ma prawo żyć, ma oddychać tak. I funkcjonować. To jest nasze niezbywalne prawo i ono się wiąże z godnością osoby ludzkiej. Tu nie ma żadnej zasłony z mgły, tu nie ma żadnego światłocienia. Wszyscy mamy prawo do życia. Pani poseł, jak pani ocenia, będzie odrzucona ta ustawa, czy nie? Proszę księdza, ona niestety już została odrzucona. A, już została. Ona dzisiaj została odrzucona. No, padły wnioski o odrzucenie jej w pierwszym czytaniu. Pierwszy taki wniosek złożył przedstawiciel Platformy, drugi z tego co pamiętam SLD i Ruch Palikota. No, czyli to do jednego worka można wrzucić PO, SLD, Ruch Palikota i koniec, do widzenia. I nie powinniśmy jako ludzie przyzwoici głosować na takich ludzi, którzy byli za odrzuceniem tej ustawy, która miała za cel ochronę każdego człowieka. Bo to jest fundamentalne prawo. Coż nam sprawa do wolności sumienia, słowa i tak dalej, jeżeli mi nie zagwarantują prawa do życia. No ale proszę księdza, wczoraj na sali sejmowej nie było wolności słowa. No właśnie, skoro pan Benderlik wyłączył mikrofon, jak pani Godek mówiła o tym, że to jest zabójstwo, to przepraszam bardzo. Nie było wolności słowa tak, i to już jest symptomatyczne. Tak, czyli Sejm. Trzeba zmienić to. Pani poseł, cieszę się z obecności. Myślę, że nie ostatni raz, jak słyszałem, że pani będzie kandydować w ziemi radomskiej jako niezależny senator. Mam nadzieję, że pani głos będzie mocno słyszalny w Senacie. Dziękuję moim państwa Dziękuję gościem. Bardzo. Była pani poseł Marzena Wróbel. Dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże.